Przyszedł czas na kolejną poradę. W tym odcinku powiemy Wam, jak pierzemy, bo bardzo dużo osób się pyta, w jaki sposób pierzemy ubrania, czy w pralniach publicznych, czy ręcznie, czy u znajomych. Także dzisiaj wszystko Wam odpowiemy. Jesteśmy teraz w Portugalii i skończyły nam się ubrania po prostu, więc trzeba będzie to zrobić dzisiaj publicznie. Najczęściej jest tak, że pierzemy u naszych znajomych albo u osób, które nas zapraszają, czy w Szwecji, czy w Norwegii, czy po całej drodze mieliśmy okazję spotkać się z wieloma osobami, z naszymi przyjaciółmi, ze osobami poznanymi przez naszego vloga, czy bloga, czy YouTube'a i tam korzystaliśmy z pralki. No teraz mamy taką sytuację, że jesteśmy dość długo samotnie podróżujący i musimy się skorzystać z pralni publicznych. I teraz właśnie pakuje Kasia nasze czarne ubrania i idziemy do pralni, także pokażę Wam, jak to działa za granicą. Więc zawsze warto mieć ze sobą słownik na telefonie, Google Translator albo jakikolwiek słownik, to bardzo pomaga. To nie jest nasze pierwsze pranie, więc my już mniej więcej wiemy, jak się orientować. Tutaj jest cena. Ilość prania, fajnie, że jest rozdzielone na duże pranie i w zależności jak duże mamy pranie, to są ceny. To jest zwykła cena, to jest z kartą członkowską. My kupujemy piąteczkę, bo mamy na pewno mniej niż 9 kilo. A sekagem, jak już sprawdziłam, to jest maszyna sekar, czyli to jest suszarka, no i suszarka nas będzie kosztowała 2 euro, czyli w sumie zapłacimy 7 euro, co jest normalną ceną. Najpierw się wkłada pranie, tak jest tutaj nawet opisane, do pralki. Więc składamy pranie do pralki, zamykamy maszynę, płacimy i wybieramy program i on potem zastartuje. I później wciskamy przycisk start i zaczyna się. To zróbmy to. To wycinamy z że będziemy rozmieniać. Właśnie. Łukasz nam rozmieni. Zawsze jest w pralni możliwość rozmienienia. Jeżeli nie macie ze sobą monet, a automat przyjmuje tylko monety, są takie maszynki do rozmieniania i to wygląda w ten sposób, że uwaga, uwaga, wkładam banknot. Tutaj. Banknot? Banknot. Zjadło? Banknot. O. I co teraz? No i nic. No dobra, więc tak wygląda sytuacja w ten sposób, że ta maszyna, która miała rozmienić pieniądze, ona nam zjadła te pieniądze i przeznaczyła je od razu na pralkę, ale byliśmy poprzednio w innej pralni i nagraliśmy, jak wygląda maszynka, więc zaraz Wam pokażemy, jak wygląda maszynka do rozmiany monet. Znaleźliśmy takie miejsce, w każdej pralni są rozmieniarki pieniędzy, wystarczy włożyć banknota. Close the washing machine, make the payments in the number of the washing, plus enter. Plus enter. Dobra, mamy teraz pół godziny, dlatego wracamy do busa, posiedzimy tam na laptopie, posprzątamy trochę, wrócimy, żeby przerzucić pranie do suszarki, no i tak nam zleci godzinka. Czyżby mi się wydawało? Zrobione? Zrobione. No więc tak, jeżeli już mamy zrobione pranie, to wysyłamy męża i mąż wtedy przeładuje z jednej komory do drugiej. W tym czasie żona może gotować obiad i przygotowywać wspólną wieczerzę. Teraz procedura podzielenia. Wrzuć rzeczy do pralni. Zamknij maszynę. Zamknąłem. Zrób płatność i wybierz maszynę. Maszynę numer 4. I wybierz program. I przyciśnij start. I się suszy.
To jest bardzo ważne. Broń Boże, nie można brać rzeczy do kampera i suszyć w kamperze, bo przede wszystkim będzie wilgoć w kamperze i grzyb i w ogóle chorzy będziemy, więc 2 euro wrzucamy i suszymy. Proszę Państwa. Dobra, to się suszy, a ja nastawiam odliczanie. 20 minut, czas start. Idę na pocztę wysłać kartki do naszych patronów i do rodziny i znajomych. Poczta zamknięta, bo jest siesta. Cóż można zrobić, tylko można się przyzwyczaić do tego, że ta kultura jest inna niż nasza i że mają wolne w środku dnia. Życie. Po prostu życie. Pomyślałem sobie, że nie będę wracał do samochodu. Poczekam, aż się pranie w tym czasie zrobi. Pocztę otworzą, ja wyślę listy. I przydam sobie w stronę słońca. Jest malina. Piękne łódeczki. Wróciły panie z poczty. Udało mi się, misja na poczcie się udała. Poszedłem kupić znaczki, zajęło mi to prawie godzinę, bo musiałem 20 minut czekać najpierw, zanim pocztę otworzą, a później w kolejce. Ale załatwione. Kartki dla naszych patronów zostały wysłane. I jeżeli ktoś z Was chciałby na przykład otrzymać od nas jedną z tych pięknych, cudownych karteczek z Portugalii, Hiszpanii albo gdziekolwiek, to jest taka szansa. Naszym patronom wysyłamy kartki, w zależności od tego też ile wpłacają. Ale teraz jest taka akcja rozsyłkowa, ponieważ mam dobry humor, jestem w dobrym nastroju, wysyłam kartki. To też, jeżeli ktoś z Was chciałby zostać naszym patronem, to wystarczy wejść na stronę podróżowanie, patronite.pl, pierwsze jest podróżowanie i tam są... Nie tutaj idę, źle zbłądziłem znowu. I tam znajdziecie wszystkie informacje, możecie zostać naszymi patronami i wspierać kanał podróżowanie, żebyśmy byli silni i mieli pieniądze na to, żeby się rozwijać i podróżować. A ja teraz lecę na pranie, odebrać pani, bo już 20 minut temu się skończyło suszenie. Za dużo rzeczy na głowie. Facet potrafi się skupić tylko na jednej rzeczy. Ja nagle leżę tych facetów, którzy się skupiają tylko na jednej rzeczy. No więc poszedłem na tą pocztę, ale nie wziąłem ze sobą worków. Na zadanie do mojej cudownej, fantastycznej żony. I proszę bardzo, co moja żona robi? Niesie worki ekologiczne. Jak wam, kochana, cudowna żoneczko? Okay. Wszystko w porządku? Zauważam, że mój kochany mąż ostatnio uwielbia słowo ekologiczne. Ekologiczne, bo ja jestem taki jak ty. Kasia jest taka ekologiczna. Drzem kartki. Brawo. I kupiłem takie piękne super kartki dla naszych przyszłych patronów. Także no, jestem szczęśliwy. Świeci słońce, zajebiście. Dobra, idziemy. Mam nadzieję, że nasze pranie jeszcze jest. Suszenie. Słuchaj? No to super, jasne. A więc tak wygląda pranie w miejscach publicznych, tak wygląda pranie, jeżeli się jest vanlifersem. Można iść na pranie, zrobić pranie, kupić kawkę, wysłać pocztę, wiele, wiele rzeczy. Także to nie jest takie męczące to czekanie, bo zawsze jest co robić, zawsze. Najwyżej można posiedzieć w słońcu po prostu. Prawda, Kasia? Tak, ale to jeszcze nie koniec. Myślę, że jeszcze pokażemy pewne sposoby, które odkryliśmy niedawno. To nie wyłączajcie w takim razie YouTube'a, to kończymy gadanie, bo jeszcze będzie w takim razie ciekawostka, że ja wiem, o czym Kasia mówi. Także jeszcze nie kończymy. Oczywiście sposobów na pranie w kamperze jest o wiele więcej. Nasi znajomi, których poznaliśmy po drodze, młodzi emeryci, mają taką małą, specjalną pralkę przeznaczoną do kamperów i mogą sobie
tam rzucać pranie i robić je. My niestety nie możemy sobie pozwolić na taki sposób, ponieważ nie mamy aż tyle prądu. Dlatego czasami praliśmy ręcznie, natomiast ja mam taki problem, że moje dłonie bardzo źle znoszą takie pranie, więc kiedy Karolina z Little Big Home, nasza kolejna znajoma, powiedziała mi, że istnieje taki specjalny worek na pranie, takie coś, bardzo mnie to zaciekawiło i zarazem ucieszyło, bo wydaje mi się, że to może być coś dla nas. Więc to jest taki worek, który się nazywa Skruba i on działa na takiej specjalnej jakby technologii. Wrzuca się tu pranie, zalewa się je wodą, wrzuca się płyn do prania i zamyka to wszystko, wypuszcza powietrze za pomocą tego dzyndzelka. I ten worek ma w środku takie specjalne wypustki, taką technologię. I właśnie ta technologia po zamknięciu, kiedy pocieramy ten worek z zewnątrz, nie moczymy sobie dłoni, ona za nas pierze i podobno po 3 minutach mamy zrobione pranie. Więc kiedy o tym worku usłyszałam i kiedy byliśmy w Polsce, zamówiłam ze strony paker.pl dla nas taki woreczek. No i dzisiaj razem z Wami będziemy go testować. Jej! Jestem strasznie ciekawa, jak to wyjdzie. Mam już przygotowane pranie jasne, bo wydaje mi się, że na tym praniu będzie najlepiej widać, jak to wszystko działa. Zagotowałam wodę, już mam tutaj ciepłą wodę. Także od razu przystępuję do działania razem z Wami. Będziecie świadkami tego wiekopomnego zdarzenia. Więc rzucam pranie do środka. Teraz zaleję to płynem. Cała instrukcja jest jakby na tym worku też. Dobra, a teraz wleję tu wodę. Ale może wleję ciut zimnej, żeby nie była tylko gorąca. Trochę zimnej, nalewam teraz ciepłej. Dobra, więc tej wody jest mniej więcej tyle, co jest ubrań. Trochę to wymieszam, żeby ta woda się, ok? Dobra, i teraz tak, zamykamy w ten sposób. Zamknięte, wypuszczamy powietrze. Ups! Dobra, domyślam się, że woda jest wypuszczona. Zamykam. Powietrze. Tak. Tak to wygląda. Bardzo jestem tego wszystkiego ciekawa. Dobra, 3 minuty mam. Chodź, mi się gorąco zrobiło, muszę sobie drzwi otworzyć. Jak jest to troszkę wysiłek. O, lepiej. Czyli co są ćwiczenia, Kasia? Dobra, powoli kończymy, tak mi się wydaje. 3 minuty minęły. Wycisnąć wodę z tego prania i teraz naleję czystej wody, żeby to wypłukać. Wskazuje na to, że pranie jest wypłukane. No to teraz czas na wylanie wody i sprawdzenie i powieszenie. Powiem Wam, że wyprało. Miałam tutaj na tej bluzce, widziałam taki właśnie przy kołnierzyku troszkę przyszarzałe i widzę, że tego nie ma. Wiadomo, że dobra, jak się wysuszy, będzie można na pewno to powiedzieć, ale widzę, że jest czyste, także super. Jestem mega szczęśliwa. Łukasz mocno powątpiwał w ten worek, a ja wiedziałam, że jak matka, a mam na myśli Karolinę, która mi to poleciła, więc jeśli kobieta, która to używa, jest zadowolona, wiedziałam, że będzie działało, także. Ale jeszcze oczywiście wszystko powiemy Wam, jak to wyschnie, czyli podejrzewam wieczorem.
pranie jest suche, pranie jest czyste, tak jak już wam wspominałam, kołnierzyk jest czysty, a to jest mój test. Na białym praniu się sprawdziło, więc na czarnym też się sprawdzi. Jestem mega zadowolona, super.